Okej, witam Was w pierwszym dniu tygodnia z telefonem Elm. Telefon do testów został dostarczony przez firmę Netsport, czyli jedyny oficjalny sklep w Polsce Sony Ericsson. Dzięki wielkie. No i może w pierwszym dniu zacznijmy od zawartości pudełka i od budowy samego telefonu, no bo to nas najbardziej interesuje na samym początku, więc przejdźmy może do odpakowywania. Jak widzicie, pudełko jest naprawdę niewielkie. Jest ono rozmiarów pudełka od modelu J132, który kupiłem bodajże rok temu. Jest on... Ja w ogóle się wtedy zdziwiłem, że było takie malutkie, ale tym razem naprawdę jest to maksymalnie zminimalizowane. Jest to jak najmniejsze, jak najbardziej ekonomiczne, no bo jak wiemy, Sony Ericsson Elm jest telefonem z rodziny Greenheart, czyli serii ekologicznej. No więc przechodzimy do rozpakowywania pudełka. Jeszcze tutaj na górze mamy informację, jak zdjąć baterię, jak włożyć kartę SIM, jak otworzyć obudowę. Na pewno z tego skorzystam, no bo przecież pierwszy raz ten telefon trzymam w rękach. Dalej mamy informacje, jak uruchomić telefon, jak wyłączyć i jak możemy później odszukać instrukcję obsługi, bo jak wiemy, jest ona już zaimplementowana w telefonie, nie ma jej w żadnej fizycznej formie w pudełku. No, pierwsze co mamy na wierzchu to ładowarka, standardowa ładowarka CST70 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, czyli ta, którą znamy z modeli K800 i nieco nowszych. Tak mi po prostu jakoś się zapamiętało. Następny mamy telefon w bardzo ładnym i przyjemnym w dotyku pokrowcu Greenheart. Mamy logo Greenheart by Sony Ericsson. Bardzo ciekawy materiał, przyjemny w dotyku, ale nie wiem, czy on jest funkcjonalny, ponieważ jest koloru białego i jak wiemy, jeżeli będziemy nosić telefon ze sobą po kieszeniach, po torbach, po plecakach, to bardzo łatwo ulegnie on zabrudzeniu, także myślę, że to raczej taki gadżet, dodatek niż jakieś akcesorium, które mogłoby zastąpić nam pokrowiec. W środku oczywiście mamy telefon w kolorze srebrnym. Do niego jeszcze za chwilkę wrócimy. Tak prezentuje się on na tym filmiku. Jak mówię, jeszcze za chwilę do niego powrócimy. Zobaczmy, co jeszcze jest w pudełku. Zestaw słuchawkowy MH300. Taki sam, który spotkamy w zestawie do modelu Yari. Jest to zestaw ekologiczny, również zaliczany do serii akcesoriów ekologicznych. Naprawdę bardzo fajny zestaw, już wcześniej używałem go z modelem Yari, jak mówię. Oczywiście bateria standardowa, może mi się uda wysunąć. Może jednak nie, przy następnym wideo to zrobimy. No i oczywiście informacje na temat telefonu, różne ulotki. Nie doświadczymy tutaj instrukcji obsługi, która jest w samym telefonie w formie elektronicznej. I tyle w zestawie. Ulotki, bateria, zestaw słuchawkowy, telefon razem z pokrowcem i ładowarka. Tyle zawiera zestaw. Przyjrzymy się może budowie telefonu teraz. Na przodzie pierwsze, co się rzuca w oczy, to dość duży wyświetlacz z czarnym obramowaniem. No, duży klawisz funkcyjny tutaj na środku, odpowiedzialny za poruszanie po menu i wybieranie różnych opcji. Również klawisz zatwierdzający środkowy nie należy do najmniejszych. Za to pomniejszone zostały klawisze odpowiedzialne za odbieranie i za odrzucanie połączenia. Są one takiej troszkę gumowatej budowy. Podobnie jak w modelu Yari, ma to na pewno zapobiec ślizganiu się palców po klawiaturze. Jedyne całkowicie plastikowe przyciski to klawisz środkowy zatwierdzający, klawisze poruszania się i klawisz odrzucania i rozpoczęcia połączenia.
Tył obudowy jest bardzo ciekawy, ponieważ jest on wygięty w lekki łuk, podobnie jak model Hazel, jak model Vivas. To jest coraz bardziej doceniane, bo telefony stają się coraz bardziej poręczne, coraz wygodniej trzyma się je w dłoni i coraz bardziej to doceniamy. Z tyłu mamy obiektyw aparatu rozdzielczości 5 megapikseli, mamy diodę doświetlającą, logo, głośnik. Telefon jest u góry nieco cieńszy niż u dołu. U dołu nabiera on trochę szerokości, ale jak mówiłem, jest to spowodowane budowie, która ma umożliwić nam jak najwygodniejsze trzymanie go w dłoni. Po prawej stronie standardowo przyciski odpowiedzialne za zwiększanie i zmniejszanie głośności i przybliżanie i oddalanie obrazu funkcji aparatu. Mamy przycisk spustu migawki. Tutaj po drugiej stronie nie mamy nic oprócz złącza Fastport, tak już pokochanego i znienawidzonego przez wielu użytkowników. U dołu mamy tylko mikrofon, a u góry nie mamy dosłownie nic. Tak prezentuje się model Elm. Bez baterii jest on naprawdę leciutki. Ja się nie spodziewałem, że on jest tak poręczny, taki niewielki praktycznie. No i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tyle w pierwszym wideo, w pierwszym dniu tygodnia z telefonem Elm. W kolejnych dniach przyjrzymy się możliwościom aparatu, możliwościom internetowym, możliwościom używania go na co dzień, czyli rozmów i SMS-owania. To wszystko będziemy testować, recenzjować. Także dziękuję za oglądanie wideo i zapraszam do kolejnych w ciągu tego tygodnia.